ku powieści tej nakłoń ucha. Hej, hej, witajcie. Czołem, czołem, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Dziś materiał wyjazdowy, dziś materiał z pleneru, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że domowy, skoro jesteśmy na stadionie Gwardii Koszali. Tak, jesteśmy na kick-off cup. Tak, zaraz pokażemy wam gdzieś te logo, bandy, wszystko jest. Jesteśmy na stadionie Gwardii Koszali, jest kick-off cup, jak mówisz, czyli międzynarodowy turniej młodzieżowy. Tak, dla dzieciaków poniżej chyba 10 roku życia, tak? Tak, tak. Młodzież tutaj naprawdę, młodsza młodzież ćwiczy, ale są goście, są przedstawiciele z różnych krajów, różne drużyny. Więc naprawdę fajnie to wygląda i zaraz chcemy wam tego trochę pokazać. Ponieważ atmosfera, jak widzicie, jest tam, ktoś w tle trąbi. Może zaraz się zbliżymy, może będzie bardziej słychać, będzie bardziej widać. Akurat była krótka przerwa pomiędzy meczami i chyba za chwilę właśnie drużyny kolejne z rozpiski wychodzą. To co, ruszamy wokół stadionu. Tak. I proszę bardzo, moi drodzy, zobaczcie, będziemy wam pokazywali trochę tej atmosfery, trochę drużyn, tak? Jest sporo zawodników w strojach klubowych swoich. My tu szybki przelot robimy. O, właśnie, tu przez chwilę będzie jedna z miejsc, gdzie będą zobaczyć na... My chcemy pokazać logo, oczywiście, to jest miejsce techniczne, gdzie tam, powiedzmy, wydają wodę, przekąski, na takie rzeczy. Starajmy się tak przejść, żeby też nie przeszkodzić w rozgrzewkach. Tak, nie będziemy przeszkadzać. Mam nadzieję, że nas trochę tutaj słychać. Chociaż się wiatr wzmaga, niestety. Jest wiatr, jest mocno pod słońce, więc oczywiście pewnie nie będzie to najbardziej dokładny materiał. Ale z drugiej strony, moi drodzy, jesteśmy w grze. Pan Szarp właśnie piłkę... Nie widziałem, niestety. Nie dało się na to odbić, ale ładnie by wyglądało takie ten. Nie tylko my tutaj nagrywamy. Dobra, opowiedzmy, kto teraz gra. Poczekaj, spróbujmy wyłapać. Wiesz, nie mam, nie mam rozpiski w ręku, to musisz, to musisz złapać kogoś zawodnika. Musiałbyś złapać za plecy. Progres! Tam jest progres. To jest progres Białystok. Tam jest ekipa kibiców, to możemy, myślę, że zapytamy, kto gra, bo to chyba są kibice tutaj, tak? Tak, wiesz, zielony. Więc zaraz wiesz, zaraz. A to nie wiem, czy nie z nami nie grają, bo to jest... A, nie wiem, czy oni nie mają gwardii. Tak, tak, chyba tak, chyba masz rację. Mecze trwają, tak, po 7 zawodników, tak? Opowiedz trochę do ten, a ja tutaj... Nie wiem, wiesz, a tam dużo więcej jeszcze tak naprawdę. Po 7 zawodników z bramkarzem, tak? No widzicie, tak jakby poprzek boiska. Nie ma dogrywek, nie ma przerw po drodze w meczu. Nie pamiętam, 14 minut, coś takiego. Trzeba dokładnie sprawdzić. Fajnie, że takie coś się dzieje, bo jest okazja, żeby potrenowali tutaj zawodnicy z różnych klubów, nie tylko z Polski zresztą. Wiadomo, w atmosferze piknikowej, trochę w atmosferze takiej kolonijnej, jak to żeśmy nazwali, tak? Ale to bardzo dobrze, bo na tym polega też obozy sportowe mniejszym większym. Właśnie na meczu Juventusu Turyn. Właśnie chłopaki nie... schodzą. No, włączyliśmy się dopiero pod koniec, więc nie wiemy dokładnie, jaki był wynik, ale wydaje się, że Juventus wygrał, bo tam chyba się mocno cieszyli. Bramkarz nie za bardzo... nie za bardzo wracał z drugiej połowy. Ogólnie był dość wysunięty. Nie ma co, natomiast tak. No, Juventus, jak patrzyliśmy wcześniej przed przyjściem, to prowadził już tabeli, tak, bo turniej trwał od rana. Natomiast no, oczywiście piękna ta historia. Grali z zielonymi. Tak, no oczywiście. Nie ma niestety takich wielkich transparentów w każdej drużyny, byśmy wtedy łatwo było rozróżnić. My jesteśmy, nie ma co ukrywać, w sporcie młodzieżowym raczej do skoku. Natomiast fajnie wspierać takie inicjatywy, fajnie na nie zerknąć. Dobrze, że coś takiego się dzieje w Polsce, w Koszalinie, u nas w regionie nadmorskim. No bo zawsze pewnie tych inicjatyw różnych brakuje. Fajnie, że przyjechali kibice, zawodnicy z różnych z krajów i z różnych miast Polski. Mówiliśmy tak, że 160 meczów, mieliśmy 30 drużyn. Jutro będzie wielki finał, więc też czekamy na to, jak zostanie wyłonione, jak w fazie grupowej to będzie wyglądała tabelka. No i zobaczymy. 7 zawodników, tak, 16 minut czasu gry, nie ma przerw, nie ma tutaj jakichś, wiesz, nikt nie odpuszcza, zaraz widzę, kolejne drużyny się meldują. 5 boisk, które braj bierze udział, tak jak zerkniecie, są tutaj oczywiście ponumerowane. Poprzek, tak, jeszcze gdzieś tam. Czy to są 3, więc są jeszcze 2 po drugiej stronie. Wydaje mi się, że te zwykłe boiska treningowe też biorą jakby w tym udział. Zaraz postaramy się wam pokazać trochę więcej tej kuchni. Chodź, przejdźmy kawałek, ten możesz zrobić, wiesz, oczywiście na najpiękniejsze w Koszalinie trybuny stadionu. Parę ujęć. Oczywiście na starożytny problem Koszalina, czyli brak stadionu.
wchodzimy jeszcze od drugiej strony. Właśnie, tunelem przejdziemy. Na mojej drodze, to piękna pogoda, piknikowa atmosfera. Także nawet goście z Turynu czy Lizbony nie powinni być rozczarowani. Mam nadzieję, że zabiorą ich organizatorzy nad Morze Polskie. Zresztą na stronie jest, jako jeden z argumentów plusów turnieju jest, że 10 km od Morza Bałtyckiego. Ale bardzo dobrze, też się tam chwalić. Które oczywiście zaplecze gawy jakie tutaj ten. A nie, patrz, nie są zlecone wcale, tak? Krótki za piątkę to nie jest zła, nie jest zlecone jak na takie rzeczy. Także jest i catering. Dobrze, bo zwykle nie ma niestety takich atrakcji na Wznaczek Gwardii, czego zawsze nie mogę odżałować. Pamiętam, jak kilka lat temu się wybierałem po raz pierwszy na tak jakby, wiesz, po paru latach to specjalnie zorganizowałem, żeby ojciec podwiózł bez samochodu, bo nie, no wiadomo, jakieś piwko sobie z Andrzejem wypijemy i coś tam jeszcze ten... Tak, piwko sobie wypijemy na stadionie oczywiście. Tymczasem wielkie echo, moi drodzy, pod stadionem. Tak, ciekawe, czy coś w ogóle słychać. Coś słychać najwyżej szumy. Stadion budowany oczywiście na centralne dożynki w PRL-u rozbudowywane. Prawie 30 tysięcy miejsc było w tej największym momencie, ale od wielu lat popada w ruiny, no bo też... No nie ma potrzeby, no. Nie ma potrzeby tak wielkie. A poza tym potem jest tak starożytny, że w sumie bardziej jest problemem niż... I też postawili nam halę tam jakąś widowiskową, więc nie wiem, duże eventy, które można na, wiesz, na stadionie. Dobry, wiesz, nowoczesny stadion. Idziemy akurat do Gęk, KCC Gęk. O, ale to pokażę, to wiesz, pokażę, może złapiemy, mają chorą, aż mają proporczyk, będą się kapitanowie chyba wymieniali profesjonalnie, tak to powinno być. Tak, właśnie, no też jest tylko z tym drugim z zachodu, więc pokażmy. Tylko nie wiem do końca, z kim oni grają, ale dobra, no z czerwonymi. Jest taki, to też nie, oni czekają, bo to chyba jeszcze czarno-biali jacyś jeszcze grają. Problem jest taki, żeby się zorientować, bo oczywiście speaker wywołuje drużyny, wywołuje boiska. Natomiast no, tych meczów jest naprawdę dużo, no mówiliśmy, tak? 146 łącznie, więc są krótkie, bardzo się tam się zmieniają. Ja się już dawno pogubiłem, kto teraz gdzie z kim gra. Natomiast to nie o to chodzi, no. Chodzi o to długo. Zresztą chłopaki mi się wiedzą, kto. Tak. A my to jesteśmy takimi reporterami z doskoku. My na trybunę prasową powinniśmy się wybrać oczywiście. Zakniemy to jeszcze raz z tyłu na chłopaków nagrających na... Jestem ciekawy, ile zawodników wzięło udział, chociaż na siłę rzeczy licząc, nie wiesz, 30 drużyn po przynajmniej 7 zawodników, a to koniec jakieś zawodnicy przejechali, to robi się duża. No dobra, to już kończymy tutaj, chłopaki jeszcze się rozgrywają, rozten. Chcesz mi wam pokazać to też... To wtedy Juventus grał z Goleniowym. Goleniowym, no widzicie. Często nam się zdarza komentować jakieś mecze międzynarodowe, Ligę Mistrzów i inne rzeczy, ale warto pamiętać o tym, że tak naprawdę najważniejsze piłka się dzieje tutaj, tak? Sport amatorski może później będzie i zawodowy, ale wiesz, rozwój, tak, trening, wszystko to polecamy serdecznie. Wypiszcie i czy obserwujecie jakieś drużyny młodzieżowe z własnych regionów, okolic, czy może wielu z was może w jakichś szkółkach brało udział, jeździło na takie spotkania, pewnie fajna sprawa. Cieszymy się, że coś takiego w Koszalinie jest organizowane. Także... No. Także pozdrawiamy was, zachęcamy do śledzenia i odmeldowujemy się. Pewnie. Ludu wierny mój, a posłuchaj...